Witamy w gminie Skrzyszów. Gmina Skrzyszów należy do powiatu tarnowskiego i jej powierzchnia zajmuje 86 km kwadratowych. Jest to atrakcyjne miejsce do zamieszkania i do wypoczynku, są tutaj m.in. szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. W skład gminy wchodzi 5 sołectw, w których mieszka 13 tysięcy mieszkańców. Gmina posiada dogodne połączenia, a przez Ładną przebiega droga krajowa E4. W każdym roku są organizowane dożynki gminne. Na festynach występują znane piosenkarki takie jak Majka Jeżowska. Wszystkie dzieci nasze są, nasza Majka Małgosia, co na sercach nie mają swój dom. Na festynach grają również młodzi artyści. W gminie są uroczyście obchodzone święta państwowe przy licznych pomnikach i miejscach pamięci osób poległych w obronie ojczyzny i rozstrzelanych przez okupanta. Mieszkańcy gminy Skrzyżów, zgromadziliśmy się dziś, podobnie jak w poprzednich latach, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pomnik w Pogórskiej Woli upamiętniający rozstrzelanych tam około 200 osób. W Szynwałdzie jest piękny neogotycki zabytkowy kościół z 1918 roku zbudowany przez księdza prałata Aleksandra Siemieńskiego i dom sióstr służebniczek starowiejskich. W Pogórskiej Woli znajduje się drewniany zabytkowy kościół z 1778 roku. Zabytkowy kościół w Skrzyszowie z 1517 roku jest zbudowany w stylu późnogotyckim. Kościół jest pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa. Ufundował go Jan Amor Tarnowski i kasztelan krakowski, a wykonał cieśla Jan Strzchowa. W Łękawicy jest również zabytkowy kościół neogotycki z 1909 roku pod wezwaniem świętego Mikołaja. Kościół w Ładnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego został poświęcony w 2002 roku. Polska wieś zaciszna, Polska wieś spokojna, a więc przyjacielu drogi, wstąp w gościnne skrzyszowskie progi.